Przed nami najdłuższa księga biblijna, księga psalmów. Mam nadzieję, że udało wam się przeczytać przynajmniej znaczącą część, a jeśli nie w ostatnim czasie, to już czytaliście ją niejednokrotnie, ponieważ jest to chyba najczęściej czytana księga biblijna, ponieważ obejmuje całą gamę ludzkich doświadczeń. Od uniesień, duchowych wyżyn, po głębiny rozpaczy i frustracji. Przeczytajmy kilka wierszy z kilku kolejnych psalmów i zobaczmy, jak psalmista opisuje to, co przeżywa. Zaczniemy od psalmu 55, drugi i trzeci wiersz. Psalmista woła: Boże, wysłuchaj mojej modlitwy i nie skrywaj się przed mą prośbą o łaskę. Zwróć na mnie uwagę, odpowiedz mi. Miotam się w żalu, nie wiem, co mam począć. I dalej piąty i szósty wiersz. Drży we mnie serce, ogarnął mnie lęk przed śmiercią. Odczuwam bojaźń i drżenie. Przenika mnie dreszcz. Wiersz 18. Wieczorem, rano i w południe żalę się i skarżę. Otwórzmy kolejny psalm, 56. I spójrzmy na 4 i 5 wiersz. Gdy ogarnia mnie lęk, Tobie ufam, Bogu, którego słowo tak sławię. Bogu ufam, nie boję się. Co mi może zrobić śmiertelny człowiek? I kolejny psalm, 57, 8, 9 i 10 wiersz. Gotowe jest moje serce, o Boże, gotowe jest moje serce. Będę Ci śpiewał i grał. Obudź się, całe moje wnętrze. Obudź się, harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Będę Cię wysławiał wśród ludów, o Panie. Będę dla Ciebie grał wśród narodów. Widzimy, jak zmieniają się tutaj uczucia i stany emocjonalne psalmistów. Psalmy opisują pełen zakres naszych doświadczeń z Bogiem. Od radowania się Nim i wysławiania Go za Jego dzieło stworzenia i dzieło zbawienia, do narzekania i lamentowania nad naszą sytuacją i trudnymi okolicznościami naszego życia. Psalmy uczą nas, jak szczerze rozmawiać z Bogiem. Uczą nas, jak otwierać przed Nim nasze serca. Niektórzy nazywają Księgę Psalmów duchową anatomią ludzkiej duszy, ponieważ w tym natchnionym zwierciadle można oglądać wszelkie poruszenia ludzkiego wnętrza. Wszelkie smutki, lęki, wątpliwości, nadzieje, zakłopotania, burzliwe porywy, którymi miotane są nasze ludzkie emocje. One wszystkie zostały barwnie opisane w Księdze Psalmów. Psalmy są muzyką serca, niekiedy płaczliwą i smutną, niekiedy radosną i wesołą, niekiedy pełną mroku i udręki, niekiedy spokojną i szczęśliwą. Tak jak nasze życie. Nie zawsze jesteśmy radośni i weseli na wyżynach.
Czasami jesteśmy. Ale czasami jesteśmy w głębokich dolinach smutku, niepewności, obaw, frustracji. I psalmiści szczerze o tym mówią, gdzie są i co przeżywają. Księga psalmów zawiera nie tylko pochwalne hymny na cześć Boga, ale także pełne zadumy, rozważania i pytania, które stawiamy Bogu i sobie samym. Pieśni na królewskie uroczystości, słowa zachęty dla pielgrzymów zdążających do świątyni, do Jeruzalemu. Psalmy przypominają o Bożych potężnych czynach ratowania i niesienia pomocy Jego ludowi, jak również wyrażają tęsknotę naszych ludzkich serc za bliskością z Bogiem. Psalmy są muzyką duszy, natchnioną przez Ducha Świętego, abyśmy słuchając ich doznawali zachęty do zbliżenia się do naszego Boga. Boży ludzie w każdym okresie historii odkupienia szukali w psalmach siły, odwagi, zachęty i wskazówek do świętego życia i chwalenia Boga. Żydzi nie nazywają tej księgi księgą psalmów, ale księgą chwał. Natchnionych wierszy śpiewanych przy wtórze instrumentów. Słowo psalm występuje w tej księdze. Psalm to po prostu pieśń, której towarzyszy muzyka, a więc te słowa są bliskie siebie. Czytając psalmy, dostrzegamy wiele terminów muzycznych. W nagłówkach kilku psalmów czytamy, że mają być śpiewane przy wtórze instrumentów strunowych albo przy akompaniamencie fletów czy innych instrumentów. Spotykamy nietłumaczone słowa jak sela. Nie wiemy z całą pewnością, co ono oznacza, ale patrząc, gdzie się znajduje, wygląda na to, że najprawdopodobniej był to termin muzyczny oznaczający pauzę. Pauza wzywa do zatrzymania się, do refleksji, do zastanowienia się. Niech to, co czytaliśmy, wniknie w nasze serca. Niech wsiąknie w naszą duszę. Nie spieszmy się. Ponadto 1/3 psalmów jest poprzedzona uwagą dla przewodnika chóru lub dla głównego muzyka, w zależności od tłumaczenia. Bardzo możliwe, że te psalmy zostały napisane z myślą o codziennym śpiewaniu w świątyni przez chór lewitów, lub też zostały ułożone na specjalne okazje zbiorowego śpiewu. Na początku niektórych psalmów znajdują się takie zwroty jak na melodię, odwołując się do znanych melodii popularnych ówcześnie, kiedy psalmy były pisane. Mamy na przykład na melodię łania o poranku albo na melodię śmierć syna, albo na melodię lilię. Księga psalmów, jak już powiedziałem, jest najdłuższą księgą w całej Biblii. Zawiera najdłuższy rozdział w Biblii. Psalm 119 ma aż 176 wierszy. Za chwilę o nim więcej powiem. Znajdujemy tutaj też najkrótszy rozdział w Biblii. Psalm 117, liczący zaledwie 2 wersety. Księga psalmów została napisana przez co najmniej 7 różnych autorów. Wszyscy wiemy, że jednym z nich jest Dawid. Napisał on niemal połowę
ze 150 psalmów. Jego imię widnieje w nagłówkach 73 psalmów. Synowie Koracha, lewici pełniący funkcję śpiewaków w świątyni, napisali 12 psalmów. Asaf, jeden z kierowników chóru, głównych muzyków, napisał kolejne 12 psalmów. Salomon, syn Dawida, napisał 2 psalmy. Mojżesz napisał 1 psalm. Heman napisał 1 psalm i Etan 1. Nie wiemy, kto napisał pozostałe 48 psalmów. Jeśli zaczniemy liczyć od Mojżesza, który napisał psalm 90, a skończymy na psalmistach opisujących niewolę babilońską, to zobaczymy, że księga psalmów obejmuje okres 1000 lat. Psalmy w tym czasie były pisane i najprawdopodobniej zostały zebrane i ułożone w tej kolejności, którą my dzisiaj mamy w naszych Bibliach, po powrocie Żydów z wygnania z niewoli babilońskiej. Pan Jezus cytował z Księgi Psalmów więcej niż z jakiejkolwiek innej księgi Starego Testamentu. W sumie 11 razy. Mamy 17 psalmów, które nazywamy mesjanistycznymi. Mówią one o przyjściu Mesjasza, Bożego wyznaczonego Zbawiciela, pomazanego świętym olejem. To słowo Mesjasz oznacza pomazaniec. W Nowym Testamencie mamy słowo Chrystus. To jest grecki odpowiednik hebrajskiego Mesjasz. Psalmy podają szczegóły dotyczące narodzin Mesjasza, jego życia, śmierci, jego pogrzebu, jego zmartwychwstania i przyszłego chwalebnego panowania. To były pieśni śpiewane w całym Izraelu. Oznacza to, że codziennie, co tydzień, co miesiąc, co rok śpiewano o Jezusie na długie wieki przed Jego przyjściem. Myślimy, że to chrześcijanie zaczęli śpiewać o Jezusie, ale tak nie jest. Żydzi już dawno o Nim śpiewali. O nadchodzącym Mesjaszu, Zbawicielu. Pan Jezus i Jego apostołowie nawiązywali do Księgi Psalmów jako wypełnionych zapowiedzi. Księga Psalmów tak naprawdę składa się z 5 części, z 5 działów lub 5 ksiąg. W nowych przekładach można to zobaczyć. Tam mamy zaznaczone księga 1, 2, 3, 4, 5. Od psalmu 1 do psalmu 41 mamy 1 księgę. Są to pieśni o relacji człowieka z Bogiem. Następnie od psalmu 42 do 72 to 2 część. Zbiór pieśni o odkupieniu, zbawieniu Bożego ludu. Następnie od psalmu 73 do 89 to księga 3. Zbiór pieśni o świątyni i o schronieniu Bożego ludu w Jego obecności. Następnie od psalmu 90 do 106 mamy 4 księgę. Są to pieśni odpłaty. Mówią o tym, co się dzieje, gdy człowiek jest nieposłuszny, gdy grzeszy przeciwko Bogu. W jaki sposób Bóg karci i smaga i odpłaca takiemu człowiekowi. Ostatnia, 5 część to psalmy od 107 do 150. Są to pieśni duchowej odnowy. Nacisk jest tu położony na bliską relację z Bogiem, na chwalenie i uwielbianie Boga. Akcent jest położony na chwałę Boga, na Niego samego i na Jego Słowo.
Każda z tych pięciu części kończy się doksologią. Wiecie, co to znaczy doksologia? Doksa to po grecku chwała, czyli doksologia to uwielbienie Boga, po którym pada radosne amen, a czasami podwójne amen. Amen, amen. Jak Hebrajczycy chcieli coś podkreślić, coś powiedzieć, że coś jest wielkiego, to mówili to dwa razy. Czyli amen, amen znaczy wielkie amen. Zobaczmy na tę doksologię. Popatrzmy na te końcówki tych ksiąg, na które dzielą się psalmy. Psalm 41, ostatni wiersz. Błogosławiony niech będzie Jahwe, Bóg Izraela, od wieków aż po wieki wieków. Amen i amen. A co to znaczy amen? Amen to znaczy, niech tak się stanie. Wierzę w to. Zgadzam się z tym. Tak kończy się pierwsza księga, psalm 41. Teraz zobaczmy, jak kończy się druga księga, psalm 72, ostatni wiersz. Niech będzie błogosławione Jego chwalebne imię na wieki i niech cała ziemia napełnia się Jego chwałą. A więc to jest ta doksologia. A potem mamy amen i amen. W ten sposób dochodzimy do księgi trzeciej. Jak kończy się trzecia księga? Ostatni wiersz psalmu 89. Błogosławiony niech będzie Jahwe na wieki. Amen i amen. Teraz przejdźmy do psalmu 106. Ostatni wiersz. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, od wieków aż po wieki, a cały lud niech powie amen. Tutaj tylko raz. Jeszcze mamy co? Alleluja, czyli chwała Jahwe. I w końcu psalm 150, który zamyka tę księgę. Cały ten psalm jest jedną wielką doksologią. Powszechnym wezwaniem do uwielbiania Boga zawsze i wszędzie. Niektórzy bibliści zauważyli, że te pięć ksiąg psalmów relacjonuje, odpowiada pięciu pierwszym księgom Biblii, Torze, czyli prawu. Tak więc pierwsza księga psalmów, podobnie jak księga rodzaju, kładzie nacisk na człowieka i na jego relacje z Bogiem. Tak jak księga rodzaju, pierwsze 41 psalmów mówi o stworzeniu, o upadku człowieka i przywróceniu go do relacji z Bogiem. Druga księga psalmów, a więc od 42 do 72, mówi o wybawieniu człowieka przez Boga, co odpowiada księdze wyjścia, gdzie Bóg mówi o wyzwoleniu swojego ludu z Egiptu, z niewoli. Trzecia księga psalmów od 73 do 89 jest w dużej mierze poświęcona świątyni Bożej. A o czym mówi trzecia księga Mojżesza, księga kapłańska? O świątyni, o przybytku, o tym, co tam się dzieje. Czwarta księga psalmów od 90 do 106 mówi o buncie przeciwko Bogu. Odpowiada to narracji Księgi Liczb, gdzie czytamy, jak Izrael wystawiał Boga na próbę na pustyni. Wiemy, że ta księga opisuje, jak to nie chcieli ufać Bogu i nie weszli do ziemi obiecanej. Błąkali się po pustyni w swojej niewierze i poginęli tam. To odpowiada tym psalmom w tym rozdziale, które właśnie mówią o Bożej odpłacie, Bożej karze
za niewierność, za niewiarę, za nieposłuszeństwo. I wreszcie piąta księga psalmów od 107 do 150 mówi o odnowieniu wspólnoty z Bogiem. Pamiętacie, co jest w piątej księdze Mojżeszowej centralnym punktem? Odnowienie przymierza. Mojżesz to jest księga powtórzonego prawa. Mojżesz przypomina im prawo i odnawia przymierze z Izraelem. A więc tutaj mamy ciekawe podobieństwa między układem psalmów a pierwszymi księgami Starego Testamentu, Tory. Księga psalmów cała jest przepełniona chwalebną, ale jakże praktyczną teologią. Każda wielka doktryna biblijna jest zapisana w pieśniach Bożego ludu. Niektórzy nazywają Księgę Psalmów miniaturą Biblii, ponieważ w niej znajdziemy wszystkie doktryny. Psalmy od 1 do 41 mówią o Chrystusie, który jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa dla swego ludu. Psalmy od 42 do 72 mówią o upadku Izraela, o upadku człowieka, ale także o odkupieniu, które ma nadejść przez nadchodzącego Mesjasza, Zbawiciela. Psalmy od 73 do 89 mówią o świętości Boga i Jego postępowaniu ze swoim ludem. Psalmy od 90 do 106 mówią o upadłym człowieku zastąpionym przez drugiego człowieka, przez Mesjasza, którego władza będzie obejmować cały świat. I w końcu ostatnia księga od 107 do 150 psalmu to moralna konkluzja dotycząca Bożych dróg, na których Bóg i człowiek znajdują się wreszcie razem. Gdzie jest radość, gdzie jest uwielbienie, gdzie jest szczęśliwość bycia blisko Boga. Psalmy można też podzielić na kategorie tematyczne, a więc mamy psalmy historyczne, związane z jakimś określonym wydarzeniem lub wydarzeniami w historii Izraela lub w życiu psalmisty. Mamy psalmy mesjańskie, które wyraźnie mówią o cierpieniach Chrystusa, o chwale, która ma po nich nastąpić. Mamy psalmy prorocze, zapowiadające przyszły ucisk Izraela i następującą po nim epokę pokoju i pomyślności. W końcu mamy psalmy pokutne. Zapis głębokiego wyznania grzechów przez psalmistę i wołanie o przebaczenie. Można to wszystko uprościć i powiedzieć, że mamy psalmy, w których mówimy proszę, mamy psalmy, w których mówimy dziękuję i mamy psalmy, w których mówimy przepraszam. Proszę, dziękuję, przepraszam. Obyśmy i my nie zapominali tych trzech ważnych aspektów naszej modlitwy. Codziennie powinniśmy najpierw dziękować, następnie przeprosić za to, co trzeba przeprosić, a potem poprosić o to, czego potrzebujemy. Księga Psalmów, chociaż jak widzimy, zawiera tak wiele teologicznych treści, nie jest podręcznikiem teologicznej wiedzy. Jest to przede wszystkim natchniony przez Boga śpiewnik. To zbiór tekstów pieśni,
natchniona poezja, która oczywiście, jeśli jest to natchniona poezja, jest pełna teologicznych prawd, ale jest to poezja. To są pieśni. Przy czytaniu psalmów często jesteśmy zafrapowani niemożnością odnalezienia w nich uporządkowanego toku myśli. Przynajmniej ja mam z tym problem. Ja lubię, jak wszystko jest tak, wiecie, po kolei. Pierwszy punkt, drugi, trzeci, amen, końcówka, wszystko jasne. Ale tutaj tego nie ma często w psalmach. Tutaj są uczucia, tu są emocje, tu są przeżycia opisane, w których czasami ciężko znaleźć jakiś porządek. Czasami ta ciągłość myśli jest nieregularna, czasami jest niejasna. Nie wiemy, jak ten wiersz łączy się z tym. Czasami zupełnie brak, wydaje się, powiązania między myślami, ponieważ psalmista opisuje swoje emocje, uczucia, przeżycia. Tak jak my często mówimy chaotycznie i po prostu mówimy o tym, co przeżyliśmy. A, jeszcze to, a, jeszcze tamto. Przy czytaniu psalmów należy pamiętać, że czytamy natchnione pieśni, wiersze. Tak jak z wszystkimi literackimi formami, hiperbolami, przenośniami, związkami emocjonalnymi, które są właściwe poezji lirycznej, tak i w psalmach znajdujemy te elementy. Ponadto poezja hebrajska zupełnie inaczej wygląda niż nasza współczesna poezja. Ich poezja opiera się na paralelnych myślach, na paralelnych ideach. A więc to jest zupełnie inna poezja niż nasza. Nasza poezja na czym się opiera? Na paralelnych dźwiękach, czyli na rymach, na rytmie. Słowa w naszej poezji rymują się najczęściej, chociaż w niektórych wierszach wiemy, że tak nie jest. I wersety mają określoną rytmikę. Weźmy znaną nam pieśń. Cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie. Zgubiony, nędzny byłem ja, lecz teraz cieszę się. Widzicie? Mamy rymy, ta, ja, mnie, się. I mamy pewien rytm. Oczywiście to dużo lepiej brzmi, jak to śpiewamy, niż jak to czytam, ale tak my tworzymy dzisiaj najczęściej pieśni i poezję. Natomiast Izraelici czegoś takiego nie robili. Rymowanie, metrum czy rytm nie miały dla nich żadnego znaczenia. Nie łączyli dźwięków, ale łączyli myśli, łączyli idee. Albo zestawiali ze sobą podobne myśli, albo przeciwstawiali sobie myśli. Spójrzmy na kilka przykładów. W psalmie pierwszym, otwórzcie pierwszy psalm, proszę. I popatrzmy, jak tutaj to pięknie widać. Psalm pierwszy, wiersz pierwszy. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców. Widzimy tutaj trzy paralelne myśli. Jest jedna myśl ubrana w trzy paralelne. Mamy człowieka, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców. A więc nie idzie, nie stoi, nie zasiada. Tu mamy trzy paralelne myśli i zobaczcie, mamy niegodziwych, grzeszników i szyderców. Jedna myśl, ale ubrana w trzy obrazy. Teraz zobaczmy na drugi wiersz. Mamy teraz przeciwieństwo. Lecz ma upodobanie w prawie Pana. I
nad Jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. A więc mamy drugi wiersz, który jest jakby przeciwieństwem pierwszego, chociaż mamy tu pewne podobieństwo, bo ten człowiek nie robi tamtych rzeczy, a robi te rzeczy. Więc jest to swego rodzaju przeciwieństwo, ale jest też pewne podobieństwo, tak? I zobaczcie teraz na drugi wiersz, jak on jest skonstruowany. Czytamy, ma upodobanie w prawie Pana. Na czym polega to upodobanie? Mamy wyjaśnione w drugiej części. Nad Jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. A więc ta sama idea przedstawiona w dwojaki sposób. To jest właśnie hebrajska poezja. Myśli się rymują. Czasami druga myśl i trzecia myśl rozwija się na pierwszej myśli. Czyli idą jakby w górę, wznoszą się jak schody. Zobaczmy na trzeci wiersz. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. To jest pierwsza myśl. Taki człowiek, który rozkoszuje się Bożym Słowem, który nie idzie z bezbożnymi, jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. I zobaczcie, jak ta myśl jest dalej rozwijana w kolejnych częściach tego wiersza. Które wydaje swój owoc w swoim czasie. Jego liść nie więdnie. Wszystko, co robi, powiedzie się. A więc widzimy, jak tutaj psalmista buduje ten obraz drzewa. Nie mówi tylko, że jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, ale w kolejnych myślach paralelnych rozwija to i rozbudowywuje tą myśl. To jest poezja hebrajska. Na tym ona polega. Teraz popatrzmy na trzeci wiersz i na czwarty wiersz razem i zobaczmy tutaj na kontrast. W trzecim wierszu mamy drzewo zasadzone nad strumieniami wód, a w czwartym wierszu mamy niegodziwych. Nie tak niegodziwi. Oni są jak plewa, którą wiatr rozmiata. A więc tutaj mamy drzewo, a tutaj mamy plewę. Tutaj mamy stabilność, drzewo ze swoimi korzeniami, a tutaj mamy plewę, którą wiatr roznosi. I zobaczcie na ostatni wiersz, szósty wiersz. Tutaj mamy znowu kontrast. Jahwe bowiem zna drogę sprawiedliwych, ale droga niegodziwych zaginie. A więc znowu mamy dwie drogi. Droga sprawiedliwych, droga niegodziwych. Na drodze sprawiedliwych jest Pan, który zna ich drogę. Na drodze niegodziwych jest chaos, jest zamęt, jest zginięcie. Ich droga przestanie istnieć. Czytanie poezji jest zupełnie inne niż czytanie narracji, historii czy listów apostolskich. Trzeba czytać psalmy sercem, tak jak się słucha pieśni. Trzeba je odczuwać. Czytamy psalmy z emocjami, wczuwając się w to, co czuli psalmiści. Otwórzmy psalm 137. Poczujmy nastrój psalmisty, czy psalmistów, którzy piszą ten psalm. Kiedyś ktoś ułożył piosenkę ta da ta ta tam ta da tam tam ta ta tam ta da da tam ta da da tam. Znacie tę melodię? Niektórzy jeszcze pamiętają. Nie wszyscy, młodsi nie, a starsi pamiętają. I to właśnie to jest na tym psalmie zbudowane. Ale oni chyba w takim nastroju tego nie śpiewali. Raczej na inną melodię to śpiewali. Tutaj czytamy, nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Tam jest smutek, tam jest płacz. Na tamtejszych wierzbach powiesiliśmy nasze lutnie, gdyż ci, którzy nas zniewolili, żądali tam od nas pieśni. Nasi ciemięscy chcieli radości,
Zaśpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu. Ale jak tu śpiewać pieśń Jahwe na obcej ziemi? Tu widzimy frustrację psalmisty. Niemożność zaśpiewania radosnej pieśni w niewoli. O, jeśli bym Cię zapomniał, Jerozolimo, niech paraliż dotknie mojej prawej ręki. Niech mi język przywrze do podniebienia. Jeśli bym miał nie pamiętać o Tobie, jeśli bym już nie przedkładał Jerozolimy ponad moją największą radość. Tu jest tęsknota duszy psalmisty do Jerozolimy, do świątyni, do tego miejsca, gdzie Bóg obiecał mieszkać ze swoim ludem. Pamiętaj, Jahwe, synom Edomu, dzień klęski Jerozolimy, kiedy wołali, zbóżcie ją aż do posad. Córko Babilonu, skazana na zniszczenie, szczęśliwy będzie ten, kto ci odpłaci tym, czym ty nam płaciłaś. Szczęśliwy będzie ten, kto schwyta twe niemowlę i je roztrzaska o skałę. Zobaczcie, jakie mocne słowa w tej księdze psalmów. Gniew, gorycz, wołanie o zemstę. Otwórzmy psalm 58 i przeczytajmy dwa wiersze z tego psalmu, gdzie psalmista mówi o bezbożnych. Jak psalmista śpiewa. Ciekawe, jakbyśmy my zaśpiewali taką pieśń, jak tutaj w psalmie 58. Kto by chciał ją śpiewać? Psalmista mówi, 58 psalm od 7 do 9 wiersza. Boże, połam zęby w ich ustach. Jahwe, powyrywaj kły tym lwom. Niech wsiąkną w ziemię jak rozlana woda. Niech wyschną jak ślimak, który traci wilgoć. Niech nie zobaczą słońca jak poroniony płód. Jak wam się podoba taka pieśń? Nie podoba nam się, nie? Co my mamy z tym zrobić? To przecież księga pieśni, księga chwał. Czy to jest coś, co my dzisiaj możemy jakoś wziąć i coś z tym zrobić? Jakąś melodię do tego ułożyć i śpiewać to? Co my mamy zrobić z takimi psalmami? Myślę, że wielu chrześcijan wstydzi się takich psalmów. Czytamy je pobieżnie i udajemy, że ich nie ma. Ale to są prawdziwe, natchnione słowa, w których Boży ludzie przychodzą do Boga w szczerości. Tak myślą, tak czują, tak przeżywają to. Widzimy w nich żywe emocje. Szczere przyjście do Boga z bólem serca, ze zranieniami, z poczuciem krzywdy, wołaniem o Bożą interwencję. I kochani, to jest coś, czego dzisiaj brakuje nam w Kościele. Brakuje nam takiej żywej szczerości przed Bogiem. Ja nie mówię, że to zawsze musi mieć miejsce publiczne. Myślę, że rzadko to powinno mieć miejsce publicznie. Ale jeśli tego nie ma w naszych komorach, jeśli tego nie ma w naszym osobistym rozmawianiu z Bogiem, jeśli tam jesteśmy ułożeni i wszystko jest takie, wiecie, pod linijkę, to coś jest nie tak, bo my tacy nie jesteśmy. Nasze życie takie nie jest. Nasze życie jest pełne różnych doświadczeń, różnych myśli i bądźmy szczerzy przed Bogiem. Bądźmy prawdziwi przed Nim. Czytamy, że Bóg szuka takich chwalców, którzy Go czczą w duchu i w prawdzie, w szczerości. Którzy nie udają, którzy nie mówią jakichś pustych słów, ale którzy mówią szczerze, jak jest, jak się czujemy, co nabroiliśmy. Z czym się zmagamy, czego się boimy, czego oczekujemy, czego pragniemy. Jeśli ktoś nas skrzywdził, a w naszych sercach jest poczucie krzywdy, a my mówimy, kocham go, przebaczam mu, ale tam nie ma przebaczenia. Tam jest rana. Lepiej powiedzieć Bogu, Boże, mam problem z przebaczeniem. Pomóż mi przebaczyć, pomóż mi kochać.
Uzdrów mnie, uzdolnij mnie. I nie radzę sobie. W moim sercu jest nienawiść, jest gniew. Nie chcę z nim rozmawiać. Nie chcę go słuchać, nie chcę go widzieć. Lepiej powiedzieć szczerze, jak jest, niż coś tam udawać. A wtedy prosić Boga, żeby nas uzdolnił, by kochać. By nam pomógł przebaczyć. Jeśli będziemy to ukrywać, jeśli będziemy to gdzieś spychać i na siłę od razu przechodzić, wiecie, do tych rzeczy wyższych, obawiam się, że się potykamy często i właśnie nie możemy przejść tych barier. Gdzie jesteśmy zranieni, gdzie jesteśmy obrażeni, gdzie jesteśmy gdzieś sfrustrowani i nie chcemy, czy się wstydzimy, czy uważamy, że to niewłaściwe, żeby Bogu o tym powiedzieć. Psalmiści to robią. Psalmiści o tym śpiewają. Mówią, Boże, połam im zęby, weź im palnij w japę i połam im wszystkie zęby. Tak się czują. Tak widzą zło tych ludzi. Tak widzą ich potworność, jak są jak zwierzęta. I tak się modlą. I to jest zapisane w psalmach dla nas, żebyśmy się czegoś nauczyli. Żebyśmy coś z tego wzięli. Ja mam nadzieję, że tu nie usłyszymy za wiele takich modlitw. Ale jeśli cię tak czujesz, to lepiej powiedz, jak się czujesz, niż nie udajesz świętszego, niż jesteś. No o to chodzi. Bądźmy szczerzy. Bądźmy prawdziwi przed Bogiem. Psalmy są przepełnione przenośniami, porównaniami, obrazami. Występują praktycznie w każdym psalmie. Tak jak już widzieliśmy, w pierwszym psalmie mamy człowieka przyrównanego do drzewa albo do plewy. Czytamy o Bogu, w którego cieniu skrzydeł możemy się schronić. To oczywiście nie jest dosłowne. To nie oznacza, że Bóg jest wielkim ptakiem, który w niebie macha skrzydłami. Oczywiście to tego nie oznacza. To jest tylko obraz, to jest metafora, pewna figura językowa. Wyraża ochronę i bezpieczeństwo, jakie odczuwają pisklęta przytulone do kwoki, która okrywa je swoimi skrzydłami przed niebezpieczeństwem. Albo obraz Boga jako skały. Jeszcze czytamy, Bóg jest skałą. Co sobie wyobrażamy? Jak wielką skałę sobie wyobrażamy? Jaką skałę można porównać do Boga, który jest skałą? Nie ma takiej skały, tak wielkiej, tak mocnej, tak twardej, tak pewnej, tak solidnej. Ale psalmista pomaga nam zobaczyć, że Bóg nie jest chwiejny, Bóg nie jest jak bagno, w które się zapadasz. Jest skałą. Jest, jak coś mówi, to tak jest. Jest pewny. Albo jest mocną wieżą. Warownią, twierdzą. Możesz być bezpieczny, jeśli ufasz Bogu, jeśli twoje życie składasz w Jego ręce. Albo czytamy, że jest ogniem trawiącym. Mówi o Jego... Nic mu się nie może przeciwstawić. Nic go nie może zatrzymać. Jeśli ktoś mu się przeciwstawia, to Bóg go spali jak ogień. To są obrazy, którymi psalmiści się posługują. Obrazy pełne emocjonalnego ładunku. Czytajmy więc sercem. A gdy Duch Święty porusza nasze emocje podczas czytania, przemieniajmy nasze emocje w modlitwę. Kolejna wskazówka. Czytając psalmy, zwracajmy uwagę na początkowe uwagi, na słowa zapisane na samym początku wielu psalmów. Te uwagi znajdują się w oryginalnym tekście. Umieszczono tam je w określonym celu. Weźmy, otwórzmy dla przykładu psalm 3. Czytamy tutaj na początku, że jest to psalm Dawida, gdy uciekał przed swoim synem, Absalomem. A więc to jest ważna uwaga. Jeśli nie znasz historii Dawida i jego syna Absaloma, powinieneś otworzyć drugą księgę Samuela, zapoznać się z tą historią i wtedy dopiero przeczytać ten psalm, aby pojąć ból zranionego ojcowskiego serca,
które jest w tym psalmie. Spójrzmy na psalm 32 i na jego nagłówek. Czytamy, że jest to psalm Dawidowy i jest to pieśń pouczająca. W języku hebrajskim tutaj występuje słowo maskil, w niektórych tłumaczeniach pozostawione bez tłumaczenia. Jest to, to słowo maskil oznacza pouczenie, utwór lub wiersz o charakterze dydaktycznym. Psalmista przekazuje nam swoje przemyślenia, przekazuje nam wiedzę, przekazuje nam zrozumienie jakiegoś tematu. W tym przypadku chodzi o przebaczenie. Zobaczmy. O, jak szczęśliwy jest ten, któremu przebaczono nieprawość i którego grzech został zakryty. Jak szczęśliwy jest człowiek, któremu Jahwe nie poczyta winy i którego duch jest wolny od fałszu. Kiedy milczałem, słabły moje kości z powodu bólu, który mi wciąż towarzyszył. Ponieważ dniem i nocą ciążyła na mnie Twoja ręka, a moja rzeźkość znikła, jak podczas letniej suszy. I tu mamy to słowo. Zatrzymaj się, zastanów się, zobacz, czy czujesz to, co ten psalmista mówi? Że Boża ręka była nad nim, że jego kości były wyschłe, że się źle czuł, że był w jakimś miejscu poczucia winy. I co zrobił z tym? Następny wiersz mówi nam. Wówczas wyznałem Ci mój grzech. Przestałem skrywać moją winę. Stwierdziłem, wyznam. Na przekór sobie. Wyznam me nieprawości, Jahwe. A wtedy Ty odpuściłeś winę mego grzechu. I znowu, pomyśl nad tym, zatrzymaj się. I dalej mówi, niech więc modli się do Ciebie każdy oddany Tobie, gdy jest czas na szukanie. Tak, nie dosięgną go wody nawet największych powodzi. To jest osobiste wyznanie Dawida, świadectwo. Ten psalm mówi o tym, co się działo w jego sercu. Boża ręka sądu ciążyła na nim, ponieważ zgrzeszył i nie chciał wyznać swojego grzechu, nie chciał przyznać się do tego, co zrobił. Jaka z tego płynie lekcja? Bardzo prosta. Grzech jest szkodliwy dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Mówiąc współcześnie, masz różnego rodzaju problemy psychosomatyczne, które ujawniają się, gdy próbujesz stłumić poczucie winy, gdy chcesz wyprzeć swoją winę, czy zaprzeczasz jej i ukrywasz ją. Nie, Biblia mówi, wyznaj to, przyznaj się, a Bóg cię podniesie, uleczy. Uzdrowi te problemy, z którymi się zmagasz. To wcale nie oznacza, że wszystkie problemy zdrowotne są wynikiem jakiegoś grzechu. Ten psalm mówi o świadectwie tego brata, tego człowieka. Dawid tutaj mówi o tym, co on przeżył i tym się z nami dzieli w pieśni. Więc nie bierzmy tego i nie przenośmy teraz tego na wszystkich i na każde doświadczenie. Tylko rozumiejmy, że to jest świadectwo tego człowieka. I to może być nasze świadectwo, to może być nasze doświadczenie. Weźmy, otwórzmy psalm 73, który został napisany przez innego autora. Asaf napisał psalmy od 73 do 83 i jeszcze jeden oprócz tego, w sumie 12 psalmów. Jest on jednym z trzech muzyków prowadzących uwielbienie w przybytku Dawida, jest jego głównym muzykiem albo przewodnikiem chóru. I kiedy Dawid umarł, a Salomon poświęcał zbudowaną przez siebie świątynię, to właśnie Asaf był tym, który podczas poświęcenia świątyni śpiewał przed ludem dla Jahwe. Asaf pisze ten psalm po szczerym zmaganiu się z Bogiem. To nie jest tylko ładna pieśń uwielbiająca.
To jest duchowa walka. To jest bolesna szczerość. Zmaga się z głębokim teologicznym problemem. Jego system wierzeń i przekonań został zachwiany. Asaf ma pewien dylemat. Zobaczcie, w pierwszym wierszu przedstawia swoją wiarę, swoje teologiczne założenia. Mówi: o, jak dobry jest Bóg dla Izraela, dla tych, którzy mają czyste serca. To jest stwierdzenie Asafa, jego afirmacja, jego stwierdzenie prawdy. Mówi: o to, w co wierzę. Wierzę w dobrego Boga, który jest dobry dla ludzi o czystym sercu. Ale Asaf ma pewien problem, ponieważ przygląda się doświadczeniu wierzących ludzi, pobożnych ludzi, przygląda się doświadczeniu bezbożnych i coś mu nie pasuje. Jakoś to się nie składa. Psalm 73, 2, 3, 4, 5 wiersz. Mówi: co do mnie, a więc znowu, mówi o swoich obserwacjach, o swoim zrozumieniu. Mówi: co do mnie, prawie się potknąłem i niemal pośliznąłem, bo zazdrościłem zuchwałym. Chciwym okiem patrzyłem na pomyślność bezbożnych. Oto żyją bez ograniczeń, są zdrowi i zadbani. Nie doświadczają znoju śmiertelnych i w odróżnieniu od zwykłych ludzi nie spada na nich cios. I 12 wiersz. Oto jacy są bezbożni, ciągle beztroscy i coraz bogatsi. A więc Asaf ma problem. Zauważcie, jest tutaj bardzo szczery. Mówi: oto w co wierzę, oto moja teologia. Wierzę, że Bóg jest dobry i że nagradza ludzi o czystym sercu. Ale, mówi, to co wierzę, wydaje się nie przystawać do twardych faktów z życia wziętych. Oto moje zmagania. O tym śpiewa. Jak Bóg może pozwalać na istnienie zła i niesprawiedliwości, będąc jednocześnie sprawiedliwym, wszechmocnym i kochającym? To jest znany nam dylemat. Logika Asafa nie bardzo różni się od logiki przyjaciół Hioba. Jeśli Bóg jest miłością, to na pewno nie pozwoli, żeby sprawiedliwi cierpieli. Jeśli Bóg jest sprawiedliwy, to na pewno nie pozwoli, żeby bezbożnym dobrze się powodziło. Proste i logiczne, ale nietrafione. Jeśli Bóg pozwala na istnienie zła, czy to znaczy, że nie jest kochający? Jak pełen miłości i sprawiedliwości Bóg może pozwalać na istnienie zła? To jest dylemat wielu ludzi dzisiaj. I Asaf nie jest odosobniony, zadając takie pytania. To, co mówi, to są jego zmagania, to są jego uczucia, to jest to, co on przeżywa. To nie jest obiektywna rzeczywistość. Zauważcie, że Asaf stwierdził, że niewierzący nie odczuwają bólu i nie przechodzą życiowych trudności. Zgadzamy się z Asafem? W niektórych przypadkach tak to wygląda z daleka, ale to nie jest prawda. Niewierzący też mają problemy i nie są wolni od życiowych zmagań. Asaf się myli, bo jego optyka jest zepsuta. Jego postrzeganie rzeczywistości jest poważnie zaburzone. Asaf zresztą szczerze do tego się przyznaje w 3 wierszu. Zobaczcie, mówi: zazdrościłem zuchwałym. Chciwym okiem patrzyłem na pomyślność bezbożnych. Czy cieszymy się, że takie wyznania są zawarte w psalmach? Ile współczesnych pieśni szczerze mówi o naszej grzeszności, o naszej zazdrości, o naszej chciwości,
o naszych pożądliwościach. Może są jakieś, pewnie są, nieraz śpiewamy może jakieś, ale to chyba rzadkość. Nie chcemy o tym śpiewać. To nie jest budujące. To negatywne wyznawanie. Asaf to robił i to z dobrym skutkiem. Zobaczcie na 21 i 22 wiersz. Mówi, moje serce zalało się goryczą. W nerkach odczuwałem kłucie. Byłem głupi i nierozumny. Byłem przed Tobą tępy, jak zwierzę. Ale piękna pieśń. To są szczere wyznania zmagającego się wierzącego. Asaf nie tylko powiedział Bogu o swoim problemie, ale śpiewał o nim. Niektórzy dzisiaj skrytykowaliby Asafa za napisanie takiej pieśni. Powiedzieliby, że to jest szkodliwe dla psychiki, że to obniża poczucie własnej wartości. Ale właśnie na tym czasami polega szczerość. Mówienie prawdy, nawet jeśli jest negatywna, to prowadzi do zbawienia. Nie zatrzymujemy się na negatywnym wyznaniu, idziemy dalej. I kiedy Asaf przyznał się, kiedy Asaf mówi, nie radzę sobie z tym, jak to pogodzić, co się dzieje, co jest grane. Zobaczcie, wiersz 16. Próbowałem to wszystko zrozumieć, lecz okazało się to zbyt trudne. I wtedy właśnie, gdy wszystko wyglądało źle i ponuro, załamany Asaf wszedł do świątyni. A wchodząc do przybytku, zaczął myśleć o sprawach wiecznych. Już przestał tak wąziutko patrzeć, ale zaczął szerzej widzieć sprawy w Bożej świątyni, kiedy zaczął myśleć o Bogu, kiedy zaczął myśleć o sprawach ostatecznych. Od 17 wiersza mówi, aż przybyłem do Twojej świątyni i tam dałeś mi pojąć ich kres. Jaki jest ich koniec? Rzeczywiście, stawiasz ich na śliskim gruncie. Strącasz w szczęki potrzasku. Jedna chwila i ich stan może budzić grozę. Mogą dojść do kresu, zginąć w przerażeniu. Krótko tylko powiem, że gromadzenie się z Bożym ludem zmienia perspektywę. Kiedy trwamy we wspólnocie z Bożym ludem, widzimy więcej. Widzimy wyraźniej. Widzimy dużo lepiej. Kiedy cierpimy, kiedy odczuwamy ból, kiedy jesteśmy zranieni, kiedy jesteśmy u kresu sił, naszą tendencją jest zamykanie się w swoim mglistym, mrocznym świecie. Mamy tendencję do unikania innych wierzących, kiedy najbardziej ich potrzebujemy. Niejeden Asaf zmagał się ze swoimi problemami i zamiast udać się do świątyni, zamiast paść na kolana i modlić się do Boga, zamiast czytać czy posłuchać wykładu Słowa Bożego, być w społeczności Kościoła, zamyka się w swoim domu i czuje się tak źle i nie chce mu się iść na nabożeństwo. Nie chce mu się modlić, nie chce mu się spotkać z nikim. Będzie płakał nad sobą i będzie rozpaczał, jak ten świat jest zły i niesprawiedliwy i wszyscy mają dobrze, tylko ja taki biedny. Tak strasznie cierpię. No. Ten psalm pokazuje nam, że to nie jest droga. To nie jest właściwe. Powinniśmy lgnąć do Boga, lgnąć do Jego słowa i lgnąć do Bożego ludu.
I przejdźmy teraz króciutko do psalmu 119. Nie będziemy go oczywiście całego czytać, bo już jestem po czasie. Jeszcze tylko z lotu ptaka spójrzmy na psalm 119, bo nie można go pominąć przy omawianiu księgi psalmów. Co jest tematem tego psalmu? Słowo Boga. Ten psalm składa się z 22 części po 8 wersetów. We współczesnych tłumaczeniach, niektórych tłumaczeniach, można zobaczyć, że jest to akrostyk. To znaczy, że każdy wers zaczyna się od tej samej litery hebrajskiej. Gdybyśmy czytali ten psalm po hebrajsku, zauważylibyśmy, że każdy z kolejnych 8 wersetów zaczyna się od tej samej litery hebrajskiego alfabetu. A więc pierwszych 8 wersetów, każdy wers zaczyna się od alef. Następnych 8 wersetów od bet, potem gimel, potem dalet, potem hej i aż do taf. A więc co nam to mówi? Po pierwsze, łatwiej się nauczyć na pamięć, jak mamy, wiemy, jaka jest pierwsza litera. Więc zachęcam do nauki tego psalmu. Oczywiście w naszych językach nie ma takiej pomocy, ale to jest wskazówka, dlaczego ten psalm tak jest napisany. Po drugie, ten psalm mówi nam, że Bóg ma coś do powiedzenia w swoim słowie na temat każdego aspektu naszego życia, od A do Z, albo po hebrajsku od alef do taf. Żadna sprawa w naszym życiu nie jest poza zasięgiem Boga i Jego słowa. Słowo Boże obejmuje wszystkie dziedziny naszego życia. W tym psalmie 25 razy pojawia się słowo prawo, 22 razy słowo świadectwo, 21 razy mowa o przykazaniach, 21 razy wymienione są ustawy, 11 razy droga, czyli Boża droga ukazana w Jego słowie, 22 razy przykazania, 23 razy sądy, 39 razy słowo. Wszystko opiera się na Bożym Słowie. Wszystko opiera się na Jego wiernych świadectwach. Jeśli kiedykolwiek zastanawiasz się, jak ważna jest Biblia dla człowieka wierzącego, zapoznaj się z tym psalmem. Pewien człowiek pewnego ranka wyjrzał przez swoje okno i zwrócił uwagę na 3 różne istoty, które pojawiły się w jego ogrodzie. Pierwszą z nich był piękny, kolorowy motyl. Swobodnie latał po całym ogrodzie i usiadł na jakimś kwiatku. Po chwili wzniósł się w górę, polatał, usiadł na innym kwiatku i na kolejnym kwiatku i odleciał. Po nim przyszedł przyrodnik ze swoim notatnikiem, wielką lupą i ołówkiem. Uważnie przyglądał się kwiatom, notował coś ołówkiem, przyglądał się płatkom, łodygom, obserwował i notował. Trzecia przyleciała mała pszczoła. Zbliżyła się do białego kwiatka, zagłębiła się w jego płatki, zaczęła zbierać słodki pyłek, a kiedy była już pełna, odleciała. Przyleciała pusta, odleciała pełna. Kim jesteś? Czy jesteś tańczącym motylem, który tylko na chwilę zasiada na płatkach Bożego Słowa i odlatuje, nic ze sobą nie zabierając? A może jesteś przyrodnikiem, który podchodzi analitycznie do Biblii i dużo o niej wiesz. Masz solidną wiedzę. Potrafisz wyjaśnić trudne zagadnienia i dyskutować o różnych zawiłościach. Ale ja chcę być pszczołą. Ilu z nas czerpie
życiodajny nektar ze Słowa Bożego. Ilu z nas otwiera Biblię głodnym, pragnącym sercem i zamyka ją z poczuciem satysfakcji, z poczuciem nasycenia naszej duszy, z pokrzepionym sercem. Przyszliśmy puści, a odchodzimy pełni. Na koniec psalm 150. Ostatni psalm, ostatnia pieśń, ostatni hymn, który w całości stanowi zamykającą księgę psalmów doksologię. W psalmie 150 słowo chwała występuje 13 razy w 6 wersetach. Kto zgadnie, jaki jest temat tego psalmu? Tak, dobrze zgadliście. Chwała. Kilka prostych pytań na temat chwały. Gdzie powinno się chwalić Boga? Pierwszy wiersz. Alleluja, to znaczy chwała Jahwe. Chwalcie Boga w Jego świątyni. Chwalcie na firmamencie świadectwie Jego mocy. Gdzie mamy chwalić Boga? Na niebie i na świętej ziemi. Wszędzie tam, gdzie jest Bóg i świadectwo Jego mocy. Po drugie, co powinna obejmować chwała? Drugi wiersz. Chwalcie Go za potężne Jego dokonania. Chwalcie stosownie do Jego niezrównanej wielkości. Powinniśmy chwalić Boga za to, co zrobił, co robi, i powinniśmy Go chwalić za to, kim On jest. Po trzecie, jak należy wyrażać chwałę? Oczywiście ten psalm nie daje wszystkich odpowiedzi, ale mówi o pewnej formie chwalenia Boga. Od 3 do 5 wiersza. Chwalcie Go dźwiękiem rogu. Chwalcie na harfie i na cytrze. Chwalcie Go tamburynem i tańcem. Chwalcie na strunach i flecie. Chwalcie Go na cymbałach prowadzących. Chwalcie na cymbałach donośnych. A gdzie pianino? A gdzie perkusja? A więc ten psalm mówi nam, że powinniśmy chwalić Boga na różnych instrumentach. Wtedy jeszcze nie mieli pianina, mieli cymbały, które są trochę podobne do bębnów. W historii Kościoła zawsze dochodziło do kontrowersji na temat muzyki i na temat instrumentów. Są grupy chrześcijan, którzy uważają, że nie powinno być w Kościele żadnych instrumentów. Inni twierdzą, że tylko pewne instrumenty są dopuszczalne. Wiecie, że przez długie wieki dozwolone były tylko organy. Chrześcijanie spierają się, jak głośne powinny być instrumenty i ile ich może być. Czy tylko gitara klasyczna, czy też akustyczna? No, nie ma mowy o gitarze elektrycznej. A jak zaczniemy dyskutować o stylach muzycznych, o rytmie, o muzyce klasycznej, rockowej, hip-hopowej, o rapowaniu i innych muzycznych tworach, to dopiero robi się gorąco. Szczególnie jak lubimy którąś z tych rodzajów muzyki, chcielibyśmy ją w Kościele widzieć. Oczywiście to wielki temat i na pewno teraz już nie ma czasu, żeby się nim zająć. Więc z pewnością jeszcze nie raz do tego tematu wrócimy. Zauważmy tylko, co mówi ostatni wiersz tego ostatniego psalmu. Niech wszystko, w czym jest tchnienie, uwielbia Jahwe. Masz w sobie tchnienie? Czy nadal oddychasz? Czy na bezdechu cały czas tutaj wytrzymałeś? Nie, nikt nie wytrzymał na bezdechu tyle czasu. Wszyscy oddychamy,
A więc do nas jest to skierowane. Czy grasz na jakimś instrumencie, czy nie? Jeśli tylko oddychasz, to chwal Boga. Chwal Go. Nadrzędnym celem istnienia człowieka jest oddawanie chwały Bogu i wieczne rozkoszowanie się Nim samym. I psalmy pomagają nam to czynić. Amen. I amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Ojcze, wielki Boże, godzien jesteś naszej chwały. Godzien jesteś, byśmy byli szczerzy przed Tobą. Godzien jesteś, byśmy nie owijali przed Tobą niczego w bawełnę. Byśmy nie używali jakichś pustych słów. Żebyśmy nie męczyli Cię jakimiś wyświechtanymi frazesami chrześcijańskimi. Ale żebyśmy w szczerości serca rozmawiali z Tobą. Przepraszali Ciebie za nasze grzechy. Dziękowali Ci za Twą łaskę i wierność, i dobroć, i miłość, i wspaniałość, i mądrość. Byśmy przedkładali przed Tobą nasze prośby, błagania w naszej słabości, w naszej niemocy, w naszym zagubieniu, w naszych licznych ograniczeniach. Przychodzili do Ciebie, naszego wielkiego Boga. Ucz nas tego, Panie. Daj, żeby i to miejsce było domem modlitwy, domem chwały, rozbrzmiewającym, pieśniami uwielbienia, płynącymi ze szczerych serc, wpatrzonych w Ciebie, rozkochanych w Tobie. Modlimy się o to dla nas samych i dla każdego zboru Twojego, Panie, o każdą grupę Twoich dzieci, o każdy Kościół, każdą społeczność. Błogosław Twoją obecnością i pomocą Twego Ducha, abyśmy byli Twoimi chwalcami, którzy czczą Ciebie w duchu i w prawdzie. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy.